Witajcie moi drodzy widzowie. Witam na kanale Grzegorz Wawro w cyklu Posłuchaj Grzegorza. Dla tych, którzy nie wiedzą, od tamtej niedzieli, od poprzedniej niedzieli, odcinek nagrywany w niedzielę będzie regularnie, wtorki, czwartki, niedziela. Natomiast w niedzielę i w sobotę nie będzie tych porannych moich shortów. Chciałbym Was również prosić o lajki, subskrypcje i komentarze. Mam nadzieję, że już niedługo osiągnę 10 tysięcy subskrybentów. Bardzo niedużo mi brakuje. Bardzo liczę na Wasze wsparcie. Przechodząc do odcinka. Dlaczego tak wielu Polaków, około 80%, ciągle wyznaje poparcie dla Unii Europejskiej? Zastanawiam się nad tym od bardzo dawna i przepisów, recept jest wiele. Dla mnie osobiście najbliższą diagnozą tej sytuacji jest to, co mówi Rafał Ziemkiewicz, czyli to, że polskie społeczeństwo stało się społeczeństwem postkolonialnym, ponieważ 123 lata zaborów, potem okres międzywojenny, z czego 13 lat do 26 roku, no to sanacja, też forma dyktatury, no potem wiadomo, okupacja niemiecka, potem rosyjska. Co najważniejsze w tym okresie, wymordowanie głównie przez Niemców, ale trochę też przez Związek Radziecki, naszych elit, najwybitniejszych ludzi w naszym społeczeństwie, którzy to ludzie nie mogli przekazać swoich wartości, tradycji, kultury niepodległości, nie potrafili przekazać zwykłej podstawowej wiedzy historycznej. Część z nich przeżyła, ale rozjechali się po świecie, a ci, co zostali, w znaczącej większości dali się przekupić i omamić nowymi systemami. Po prostu mieli słabe charaktery, kręgosłupy z powodów koniunkturalnych, finansowych. Właśnie przeszli na ciemną stronę mocy. Więc została przerwana ciągłość pewna historyczna, ciągłość patriotyczna, ciągłość taka przekazywania właśnie wiedzy, wartości i uczenia poszczególnych pokoleń, dlaczego ważna jest niepodległa, wolna, suwerenna Polska. Jest to typowe dla krajów afrykańskich, które były skolonizowane przez kraje na przykład Europy Zachodniej, takie jak Francja, Wielka Brytania, Hiszpania czy nawet Niemcy. Też były krajem, który miał kolonię. Typową cechą dla takiego społeczeństwa jest to, że część społeczeństwa po prostu się sprzedała i uważa, że nie da się funkcjonować bez okupacji. I druga część, która jest przywiązana do tradycji narodowej, też w sposób dość skrajny. I trochę takich ludzi jak ja, którzy chcieliby, żeby Polska była po prostu wolnym krajem, dlatego żebyśmy mogli się lepiej zarządzać i być przez to krajem bogatszym, suwerennym, samodzielnym, podejmującym samodzielne decyzje. I to, nie będę tego przedłużał, po prostu tacy jesteśmy. Trzeba się z tym pogodzić. Na odbudowanie elit, stworzenie nowych elit potrzeba bardzo wielu pokoleń. I nie wiem, czy to się w ogóle uda, bo to też zależy trochę od tego, co się teraz dzieje w Europie, ale to też nie o tym. Dlaczego panuje przekonanie w Polsce, że gdyby Polska nie wstąpiła do Unii Europejskiej, to byłaby państwem biedniejszym, zacofanym, głupszym i tak dalej? Ja tego nie mogę zrozumieć. Nie mamy drugiego państwa podobnego, drugiej Polski nie mamy. Nie podzieliliśmy Polski na pół, żeby przetestować. Na przykład część Polski, może już niekoniecznie wzdłuż Wisły, ale na przykład w poprzek, nie? Że północna część jest w Unii Europejskiej, a południowa poza Unią Europejską, albo odwrotnie, żeby porównać. Więc ja bym chciał wiedzieć, na jakiej podstawie 80% społeczeństwa twierdzi, że gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, to bylibyśmy krajem biedniejszym. Bo co? Bo dostaliśmy pieniądze? Dajcie mi jeden przykład człowieka, dajcie mi jeden przykład, nie wiem, państwa, instytucji, która bezinteresownie, zupełnie bezinteresownie daje komuś bardzo dużo pieniędzy. Tylko po to, żeby ten ktoś stał się równie silny jak to państwo, które obdarowuje, czy ta firma, czy ten człowiek, tak? Żeby ten ktoś rozwinął się, żeby ten ktoś wzbogacił się, wybudował sobie infrastrukturę, tylko po to, żeby był po prostu bogatszym. Altruizm czysty. Nic więcej, tak? Dajcie mi taki jeden przykład. Takie rzeczy zawsze robi się, ale to zawsze robi się tylko po to,
żeby zainwestować, żeby z tych pieniędzy, które się wleje, żeby mieć jeszcze większy zwrot. My nie mamy takiej sytuacji tutaj, że oni dali od siebie, Europa Zachodnia dała od siebie bardzo dużo i oczekuje zwrotu. Oczywiście po części tak. Europa, dając już, otrzymuje zwrot. Od razu praktycznie. Trzeba dodać jeszcze to, co my wkładamy, prawda? I teraz o co mi chodzi? Po pierwsze, sami Niemcy wyliczyli, że każde euro włożone do Polski wraca w 80-89%. Dane są różne. Jedni twierdzą, że 80 eurocentów z każdego euro, a inni, że 89. Do wyboru, do koloru. Nie ma to większego znaczenia. Bardzo dużo wraca. Dlaczego? Bo większość inwestycji robionych za te pieniądze po prostu są robione w Niemczech, we Francji, w Europie Zachodniej, głównie w Niemczech. Produkty, materiały są kupowane, firmy są zatrudniane i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy również, że to była zawsze tylko część poszczególnych inwestycji. Czyli dużą część musieliśmy sami włożyć i z tej naszej części też sporo pieniędzy wpływało do budżetu firm niemieckich najczęściej. Poza tym sam sposób myślenia właśnie potwierdza tą teorię Rafała Ziemkiewicza i przeze mnie powtarzano. Samo to podejście, że żebyśmy mogli funkcjonować, ktoś musi nam coś dać, tak? Czyli musi przyjść ktoś od nas silniejszy, mocniejszy, bogatszy i obdarować nas, bo inaczej sobie nie poradzimy. Chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy 38-milionowym państwem, dużym państwem, państwem ludzi ciągle jeszcze wykształconych, państwem ludzi pracowitych, państwem ludzi, którym się chce pracować i chce się bogacić. Przekonanie, że tak duże państwo nie poradzi sobie bez zewnętrznej kroplówki, jest po prostu błędne. Nie ma czegoś takiego. Przekonanie, że wejście do Unii Europejskiej spowodowało, że zaczęliśmy się dopiero rozwijać, jest również bardzo błędne, bo sprawdziłem sobie. W 1994 roku wzrost PKB w Polsce wynosił 5,1%. W 1995 roku wynosił 7,1%. W 96 6,1%. Mogłem się nieco pomylić, przepraszam, o te dziesiąte części. W 97 roku chyba 6,4%. Przed wejściem do Unii Europejskiej, tam był kryzys na początku lat 2000, pamiętajmy, 3,5%. Myśmy do 2004 roku bardzo szybko się rozwijali. To pamięta. Ja pamiętam, no mam już tyle lat, że pamiętam, jak wyglądała Polska w 1989 roku i w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to były dwie różne Polski. Przez 15 lat bardzo rozwinęliśmy się. Więc ja bym chciał zadać pytanie ludziom, którzy uważają, żebyśmy się nie rozwijali. Jak byśmy się rozwijali, gdybyśmy do Unii nie weszli? Skoro do 2004 roku rozwijaliśmy się bardzo szybko. Szybciej niż jakikolwiek kraj w Europie i szybciej od większości krajów na świecie, z wyjątkiem Chin, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. Dlaczego rozwijaliśmy się? Ponieważ Polacy ciężko pracowali. Ponieważ Polacy chcieli się dorobić, tak? Ponieważ chcieli mieć to, co mają ludzie w krajach zachodnich, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, prawda? Chcieli mieć takie samochody, chodzić w takich butach, takie magnetofony, jeszcze mówię tym slangiem w tamtych czasach, magnetofony były dość popularne. I to napędzało ludzi do pracy, do inwestowania, do ryzykowania, do wyjeżdżania za granicę, prawda? Pomimo wielkiej inflacji na początku lat 90., nawet jeszcze w latach 2000 ta inflacja bardzo długo była wysoka, my potrafiliśmy się bardzo, bardzo szybko rozwijać. Więc skąd przekonanie, że to wejście do Unii w 2004 roku spowodowało wzrost przyspieszenia? Nie spowodowało. Jeżeli zobaczycie na wskaźniki, to tam wcale nie są jakieś wysokie, też w okolicach 3-4% po 2004 roku. Ale jest jedna rzecz, która stała się po wejściu do Unii Europejskiej. I uważam, że ta rzecz spowolniła polski rozwój gospodarczy. To
To znaczy firmy zachodnie weszły szeroką ławą do Polski. Weszły na preferencyjnych zasadach. I największy dramat, jaki się zdarzył w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, to jest ekspansja firm zachodnich w Polsce. Zdobycie rynku, zbytu, to akurat nie jest takie złe, ale ekspansja wielkich międzynarodowych koncernów za przyzwoleniem polskich rządów, przekupionych za pieniądze europejskie. Przekupionych oczywiście mówię bardzo umownie. Mówię o pieniądzach formalnie, legalnie przekazywanych na różnego rodzaju fundusze, fundacje, z których politycy nasi czerpali szeroką ławą, jak również ci, którzy zasiadali w Parlamencie Europejskim czy w instytucjach różnych europejskich. Po to zresztą powstał ten parlament. Po to, żeby ludzi korumpować, żeby dawać im pieniądze, nieadekwatne najczęściej do ich kompetencji. To jest największy dramat Polski. To, że polski rząd, polskie rządy, w zasadzie w latach 90. też już tak było, za pieniądze polskich podatników, prezydent za pieniądze polskich podatników, parlament za pieniądze polskich podatników, tworzył prawo i ustawy pod Unię Europejską, ale tak naprawdę tworzył ustawy pod międzynarodowe koncerny. Mówiąc inaczej, polski rząd, polski prezydent, polski parlament, polski senat tworzył ustawy, które preferowały firmy międzynarodowe, koncerny, firmy zachodnie, które tu chciały inwestować. Preferował te firmy kosztem firm rodzinnych. Mówiąc inaczej, jak ktoś tego nie zrozumiał, Polacy mieli trudniejsze warunki, kiedy otwierali swoje firmy, małe, średnie, duże, niż firmy zachodnie, które były wielokrotnie bogatsze. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, gdybyśmy tego nie robili, czy to polskie firmy nie rozwinęłyby się bardziej? Czy nie żylibyśmy teraz w rzeczywistości, gdzie polskich firm byłoby dużo więcej, ale takich polskich z polskimi właścicielami? Dużych firm, firm, które weszły na rynki międzynarodowe. My takich firm mamy bardzo mało. Myślicie, że większość polskich marek typu Pudliszki, nawet Polska Wódka, to są polskie marki? Nie. To są marki, które zachowały nazwę tylko polską. Ale właścicielami, czy współwłaścicielami, czy pakiety kontrolne mają duże międzynarodowe koncerny, często niemieckie, duńskie, szwedzkie, wszystko jedno. Nie będę teraz wymieniał tej listy, to sobie znajdziecie, to krąży po sieci. Kto jest właścicielem czego, jakich polskich marek. Polskich firm, które weszły na rynki międzynarodowe, jest bardzo niedużo. A te, co zostały, również przez działalność, ustawodawstwo Unii Europejskiej, mają być zniszczone. Polski przemysł meblarski, okna, bardzo wiele, rolnictwo. To, co zostało w polskich rękach, ma być również zniszczone. I to zawdzięczamy Unii Europejskiej. Więc przekonanie, że dzięki Unii Europejskiej rozwijamy się, jak się rozwijamy, jest moim zdaniem nieprawdziwe. Ja osobiście uważam, że gdybyśmy do Unii nie weszli, rozwijalibyśmy się trochę wolniej, ale na bardziej zdrowych zasadach. Pamiętajcie, że bardzo dużo inwestycji, które powstało za pieniądze unijnych, powstało bez sensu, tylko po to, żeby wydać pieniądze. Generalnie człowiek, który wydaje nie swoje pieniądze, wydaje nieefektywnie. To powie bardzo wielu takich dobrych, rzetelnych doradców finansowych, którzy doradzają ludziom, którzy chcą otworzyć firmy, że zbyt duża ilość pieniędzy, kiedy się otwiera firmy, jest bardzo szkodliwa, ponieważ te pieniądze wydaje się nieefektywnie. Inwestycja, żeby jakaś powstała, musi mieć podstawy takie ekonomiczne, musi być realna do naszych możliwości, musi być wybudowana czy zrobiona efektywnie, czyli ona musi być nam niezbędna. Tak? Musimy zaryzykować. Kiedy zaryzykujemy, postawimy wszystko, co mamy, albo weźmiemy kredyt, robimy wszystko, żeby jak najlepiej, jak najefektywniej wykorzystać taką inwestycję. To może być inwestycja intelektualna, szkolenia, wszystko jedno. Ja nie mówię o budowlach, bo tych powstało pewnie najwięcej, ale te programy pomocy dotyczyły bardzo wielu branż i różnych projektów, również właśnie intelektualnych. Te pieniądze w bardzo dużej części zostały po prostu wydane źle. Zostały wydane tylko po to, żeby je wykorzystać. Tak?
Ale przecież te pieniądze też nie wzięły się znikąd. Te pieniądze też były płacone z naszych podatków, ponieważ budżet unijny składał się również z naszych pieniędzy. Żeby te pieniądze do nas wróciły, musieliśmy trochę zapłacić, gdyby to wszystko policzyć, ile myśmy płacili składek na przestrzeni tych lat, ile dostaliśmy z powrotem, a ile z tego, co dostaliśmy, wróciło z powrotem do Niemców na przykład. To jesteśmy na minusie tak naprawdę. To są takie wyliczenia. Natomiast osiągnięto efekt propagandowy. Już kiedyś mówiłem o planie Marshalla. To jest ten efekt właśnie. Tak? Przekonano ludzi, że dając głośno, dużo nam jakieś pieniądze, zrobiono nam dobro. A my musimy być wdzięczni. I społeczeństwo postkolonialne dało się nabrać. 80% społeczeństwa wierzy w to, że ktoś dla nas zrobił coś dobrego. Altruizm w czystej postaci. To mnie trochę przeraża. Ale z drugiej strony są takie badania, kiedy pyta się ludzi o poszczególne polityki europejskie związane z klimatem, elektryfikacją, polityką rolną. To już takiego poparcia nie ma. To jest nadzieja, że być może w takim ogólnym pytaniu, czy jesteśmy za, ale kiedy przychodzi do szczegółów, to już niekoniecznie. Dlatego jest nadzieja dla nas. Chcę też powiedzieć, że zmierzając do końca, chcę też powiedzieć dla wielu, którzy trochę nie znają się jednak na gospodarce. Ja nie chcę powiedzieć, że jestem specjalistą, ale też opieram się, dużo czytam na różnych opracowaniach, że to nie jest tak, że gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, to byśmy nie mogli handlować z Niemcami, z Francją, z Wielką Brytanią. Układ Schengen to nie jest Unia Europejska, to jest układ obok Unii Europejskiej i do Schengen weszliśmy jeszcze zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. Jeżeli Niemcy są naszym partnerem największym, to nie dlatego, że weszliśmy do Unii Europejskiej, tylko dlatego, że Niemcy mają taką potrzebę. Że w Polsce są moce przerobowe, że w Polsce są ludzie wykształceni, wykwalifikowani, że są ludzie, którym się chce pracować, że jest infrastruktura odpowiednia, że jesteśmy blisko, że nasze produkty są dobre, że podzespoły, które produkujemy dla ich przemysłu, są dobre. I to nie jest tak, że jakbyśmy nie weszli, to byśmy z nimi nie handlowali. Handlowalibyśmy, tak jak handlowaliśmy z nimi przed wejściem do Unii Europejskiej. Nie powiem jeszcze więcej, że gdyby Unia Europejska była taka, jak wchodziliśmy do niej w 2004 roku, to ja bym tego filmu dzisiaj nie nagrał. Problem polega na tym, że tamta Unia z tą Unią nie ma nic wspólnego. Prawdopodobnie gdyby tamta Unia istniała do dzisiaj bez jakichś większych zmian, wszyscy byśmy się lepiej rozwijali, i Polska, i Unia Europejska. Ale tak nie jest. Europa Zachodnia się zapada. Dlaczego? Bo ona wcześniej była w Unii Europejskiej i wcześniej w tych projektach była. Niemcy, Francja giną. Te kraje po prostu się zapadają w sobie. My mamy szczęście, bo weszliśmy trochę później i mamy szansę się uratować. Ale jeśli 80% społeczeństwa będzie chciało dalej tkwić w Unii Europejskiej, no to z nami się stanie to, co się dzieje teraz z Niemcami. A jak nie wiecie, co się dzieje, to sobie pojedźcie i zobaczcie, co się dzieje z Niemcami. Pamiętajmy, że do Unii należy 27 państw. Na świecie jest coś koło 200. I jest wiele państw, o wiele bardziej zamożnych, lepiej rozwijających się, w Azji na przykład, ale nie tylko, które nie należą do Unii. Handlują z Unią. Chiny używamy. Mnóstwo produktów chińskich, chociaż Chiny nie należą do Unii Europejskiej. Nie trzeba należeć do Unii, żeby z nią handlować. Prawda? I już naprawdę na koniec należy się zastanowić, jak bardzo byłaby nasza gospodarka konkurencyjna, gdybyśmy nie mieli tych wszystkich narzutów narzuconych przez Unię Europejską, związanych z ochroną klimatu. Gdybyśmy się mogli rozwijać w sposób dla nas optymalny, gdybyśmy mogli ciągle normalnie używać węgla, gdybyśmy sobie wybudowali elektrownie atomowe, nie przejmując się tym, co mówią Niemcy, główny członek Europy, jak bardzo niskie byłyby teraz rachunki za prąd, jak nasze produkty mogłyby być tańsze, jak chętniej kupowane byłyby zarówno w Europie, jak i na świecie, jakby paliwo było tańsze i wiele innych rzeczy. Zwróćcie jeszcze na jedną rzecz uwagę.
rozejrzyjcie się po swojej kuchni i po swoim mieszkaniu. Ile produktów, ile waszego wyposażenia mieszkań jest Polska tak naprawdę? Pralki, lodówki, telewizory, zmywarki, czajniki, ekspresy do kawy. Żeby chociaż jedno z tych urządzeń więcej było polskie, Polska byłaby nieprawdopodobnie bogatsza. Tak? Czyli powiedzmy, że 10-15%, tak? Więcej mielibyśmy produktów wyprodukowanych w Polsce przez polskie firmy, których właścicielami są Polacy. Jak nasz kraj by się lepiej rozwijał, jak więcej mielibyśmy do powiedzenia. Dzisiaj rzeczywiście, kiedy mamy bardzo mało polskich firm, nasz wzrost gospodarczy jest w dużej części na konsumpcji oparty. Firm mamy dużo, ale małych, nie liczących się na świecie. Gdyby tych firm było więcej, jak inaczej wyglądałaby nasza gospodarka i jak więcej argumentów mielibyśmy w polityce międzynarodowej, bo dzisiaj mogą nas zaszantażować. Tak? Będziecie niegrzeczni, to my się wyprowadzamy. Oczywiście oni by się nie wyprowadzili, bo gdzie by poszli? Gdzie by wyprodukowali Niemcy te swoje podzespoły? W Czechach, na Słowacji? Za mało ludzi, za mało możliwości. Nie da się tego tak zrobić. To jest zwykły szantaż, któremu my oczywiście ulegamy. Zastanówcie się, rozejrzyjcie się. Ja się rozejrzałem, już więcej się nie rozglądam, bo się denerwuję. No. Także zachęcam do myślenia, zachęcam do refleksji i jeszcze raz proszę o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego filmu i kanału. Najlepsze.